Wstaję o 11. Wstaję, to idę sprawdzić, nie? Czy mi doszły pomiłki, czy mi komin nie huczy. No to jest 2 godziny spokój. No idę się położyć. To mam do drugiej w nocy w domu spokój. No i pobudka o 4:00, no i trzeba się brać do wybiórka. Wtedy każdy swojego pilnuje pieca. Wtedy już każdy swojego pilnuje pieca. To do godziny 10:00, 11:00, tego w południe, to już piec dojdzie. No to już wtedy dojdzie, nie, to już jest cisza, to już jest okej. Okay. No chociaż w oczy nie dymi. No bo tak to dymi w oczy. Później się, jak się wybierze, no to trzeba wyczyścić piec, trzeba wyczyścić elegancko, tego z tej smoły, z tego wszystkiego, wybić to wszystko, nie? No i ułożyć, no i ładować, i podpalić, i to idzie tam. Byłem rybakiem, mieszkałem w Gdańsku, a pływałem na Kotrawę. Przyjechałem do Górnych Puszczyk, była tego wycieczka, ale ja żem się od tego odłączył, a oni poszli na Krzemień, a ja poszedłem na Tarnicę i oszalałem ze szczęścia. No, i mówię, ja tych 200 nie opuszczę. Wróciłem do Gdańska, no zwolniłem się, przyjechałem do Bieszcza, poszedłem tego na wypał i tak na wypale do tej pory. To już prawie jest 25 lat, bo to jest od tego od 8-9, no to już jest prawie 50, no 25 lat prawie. Na najpiękniejszy widok, jaki tu w Bieszczadach jest, jakbym się spotkał z trzema niedźwiedkami. Coś pięknego, ale matki nie widziałem. To było coś cudownego, ale musiałem się wycofać, bo jakby mamunia przyszła, to by mnie pogłaskała. To jest coś pięknego. Nie, tu idziesz kilometrami, idziesz samotnie, idziesz sobie i tego myślisz sobie i idziesz, nie. No, a to ani zwierzyna, ani nikt, czyli spokojnie tego, nie. A tu jest, no, tu jest spokój, no, to jest cisza. To jest te góry, to nie Zakopane, że tam jest okropny szum. Byłem w Zakopanem i tego, ale tam jest okropny szum. No w 93 roku byłem ostatnio w Gdańsku, no, u matury. Mu maturę zmarła. Nie ma mowy, żebym został w mieście. Nie. Ja pokochał to jest ponad 40 lat. Moje największe marzenie było jakiś kambik, czy jakiś no obojętnie to tego, żeby jakaś buda była i tam na Zatoce Węża spędzić swoje ostatnie dni. No o innym życiu, marzyłem, no, ale no, tak się to wszystko odwróciło, no i nie na moją korzyść, może na moją korzyść, nie, ale jestem z tego życia zadowolony.